A teraz z czterema pancernymi ruszamy w dalszą trasę. Tym razem podróże Monte Cristo szlakiem najciekawszych miejsc Pomorza Zachodniego. Naszą wyprawę zaczynamy od przymorskiej miejscowości Strzeżewo, skąd ponownie udamy się na wschodnią część naszego wybrzeża, przez Trzebiatów aż do Kołobrzegu, gdzie tym razem zobaczymy wyjątkową część wojskową Muzeum Oręża Polskiego. Dzisiaj witam z przesłonecznego Kołobrzegu. Właśnie jesteśmy przy tej pięknej kamienicy kupieckiej, zbudowanej już w XV wieku i wkraczamy do Muzeum Historii Naszej Woskowości. Witamy dzisiaj w podróżach Monte Cristo. Jesteśmy w Muzeum Oręża Polskiego i dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie z panem Piotrem na temat muzeum i eksponatów tutaj się znajdujących. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak tutaj zostało zapowiedziane, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Od ponad 50 lat instytucja na mapie miasta, kraju, a nawet Europy. Ponieważ mamy już 3 oddziały, 4 za niedługo też otworzymy, ale skupiamy się oczywiście dzisiaj tylko i wyłącznie na oddziale wojskowym, Dzieje Oręża Polskiego. Powstanie państwa polskiego, państwa Piastów, no i wita Was drużyna wojów z czasów właśnie pierwszych władców państwa polskiego. Na uwagę też zasługuje m.in. ta przepiękna zbroja płytowo-folgowa z XVI wieku, kule kamienne do armat tzw. bombard, czyli wiemy skąd też powiedzenie bombardujemy coś. Zaczynamy ten niesamowity spacer od naszej pięknej husarii i opisie bitwy pod Oliwą. No i polska też husaria, o której byśmy mogli długo, długo opowiadać. Husarz stoi, przedstawiamy go Państwu, w zbroi paradnej wraz z całym uposażeniem, no i z nowym rodzajem broni drzewcowej, która zwie się kopia. Właśnie znajdujemy się przy eksponatach i mundurach z II wojny światowej. Duże zbiory, drugie co do wielkości w Polsce, a nieprzypadkowo też zatrzymaliśmy się na moment na wystawie poświęconej okresowi II Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolita, okres międzywojenny, no to też trzeba wspomnieć o przepięknym, wspaniałym motocyklu polskiej produkcji Sokoły, o polskiej broni, polskiej myśli technicznej, tak, wojskowej, która narodziła się w tym czasie, czy moździerze, granatniki, karabin przeciwpancerny UR, w gablotach jeszcze wspaniałe pistolety Wisy. Proszę Państwa, zwiedzając w dalszym ciągu nasze muzeum, oczywiście nie w sposób w tych kilkunastu zdaniach przedstawić Państwu wszystkie nasze eksponaty, ale może teraz taki wątek również i filmowy. Przed nami wspaniała ciężarówka z okresu II wojny światowej, amerykański Studebaker. To w ramach pomocy dla Europy Zachodniej Amerykanie też przekazywali, no ale też również z Europy Zachodniej dalej to szło i również znalazło się w użytku naszej polskiej armii. Między innymi ci, którzy oglądali, a na pewno każdy oglądał film Cztery pancerni i pies, sobie przypomni, że był pewien taki żołnierz o nazwisku Wichura, który właśnie kierował taką ciężarówką. A dzisiaj współcześnie, jeżeli ktoś nie pamięta żołnierza Wichury, no to w tą rolę wcielił się wspaniały aktor pan Pyrkosz, dziadek Mostowiak, Zem jak miłość. Proszę Państwa, jesteśmy w części plenerowej naszego muzeum. Tutaj zgromadziliśmy ponad 70 wielkogabrytowych obiektów, w tym również i czołgi. Na chwilę obecną mamy 3 czołgi, chociaż Państwo zobaczą tylko 2, ponieważ trzeci jest w remoncie, byśmy mogli powiedzieć, takim generalnym. Mamy nadzieję, że już za kilkanaście dni przybędzie do nas. Będzie to czołg średni T-34, czyli słynny, można powiedzieć, taki jak to w Rudym, Rudy 102, wersja 85, który będzie sprawny, będzie jeździł, proszę Państwa.
Ale z tych, które stoją u nas w części plenerowej, to czołg T-34, ale wersja 76, czyli młodszy brat tego 85, no i czołg ciężki typu IS-2. No powiem Państwu, że to jest bardzo ciekawy egzemplarz, bo oglądają Państwo czołg, który zagrał w filmie. Film Państwa Petelskich, Jarzębina Czerwona, koniec lat 60., a film przecież mówiący o walkach o Kołobrzeg w marcu 1945 roku. Powiem tak, zapraszam do Kołobrzegu, zapraszam do muzeum, zwłaszcza w to miejsce, bo to działo można zwiedzać. Można poczuć się żołnierzem, czołgistą i poczuć ten smaczek, można powiedzieć, zmagań na polu walki. Dziękuję serdecznie. Napełnienie informacjami od pana Piotra, musimy dodać, że to jest tylko fragment ekspozycji w tym muzeum. Teraz jesteśmy w jednej z ostatnich części na zewnątrz, części działowej, jednakże gorąco zachęcamy do zobaczenia tego wspaniałego Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Podróże Monte Cristo z nadmorza. I po zwiedzaniu czas ruszyć w dalszą drogę. W sumie tutaj mamy pojazd kołowy, na którym umieszczono właśnie zestaw rakiet typu Katiusza. Tak, to była taka sekretna broń Stalina, Związku Radzieckiego. Niemcy nie spodziewali się, że coś takiego po drodze, kiedy weszli na teren Związku Radzieckiego, że coś ich takiego może po drodze spotkać.